O, pan hazardzista, nowy zawodnik, proszę bardzo, nie grałem. Tam jeszcze sprawca matów czeka, przepraszam, że pominąłem. O, białe dostałem. To buduje domek, może mi się uda. To, co gram białymi, wcale nie jest takie niegroźne dla czarnych. Jest bardzo kąśliwe dla czarnych, ponieważ czarny musi coś grać, nie może się rozwijać byle. O! To jest niedokładne po D4. Koni nie może stać przed pionem C. To są małe. Komputer na to nie patrzy, ale szachiści. No, to podstawił figurę. No. Gawain John jest słabszy. Ja tej partii nie widziałem, więc nie mogę się wypowiadać. To trzeba grać C4. Trzeba grać C4. Tak na matę. A, bo to pan hazardzista. No to trzeba było mówić, że mnie tak będzie matował. No panie Janie, no przykro mi. Ale ta skandynawska, no jest, w gotowości jestem. Ale już w tej chwili wyłączę tego chess asystenta, w którym mam przygotowane warianty, no bo to już nie pójdzie. No ja pana bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Panie Janie, ale nie dzisiaj, no. Są skandynawska pracy z czarnymi, panie Janie, czy białymi tę skandynawską, bo to niepoprawny debiut. Tam można grywać hetman D6. Ja grywał kiedyś. O, i teraz ten punkt, pion na H5, stoi ni w 5, ni w 9. Co tu zrobimy? Co my tu zrobimy? Zamurujemy. A może nie. Może namurowanie za wcześnie. A jak tu? Znaczy, kto napisał o wariancie Drakona dwie książki? Przepraszam, bo nie wiem. To, że pojawił się w partii Duda Nakamura, to nic nie znaczy. Ja polecam wywiad Dudy na stronie Polskiego Związku Szachowego. Kto czytał wywiad arcymistrza Mateusza Bartla z arcymistrzem Mitoniem i z arcymistrzem Dudą na stronie Polskiego Związku Szachowego? No pytam, kto czytał na stronie polskiego po turnieju, po Pucharze Świata? Kto czytał? Muszę zlikwidować. Tam skandynawski można grać Hetman D6, jak grywał Tiwiakow, jak grywał Pytel. Ewa Nagrodzka grywała. Mat w tej chwili wychodzi w wersji elektronicznej. Z tego, co mam świadomość.
No można hetman d8, tam po hetman d6 powstają takie pozycje z obrony karo-kan trochę podobne. No można hetman d8. Tak, hetman d8 to jeden z pierwszych ruchów. No i gdzie tym hetmanem mam iść? Przeciwnik mnie ostro atakuje. Carlsen grał skandynawską za skończenia. Carlsen grywa takie debiuty, po których staje gorzej. Ponieważ świadom jest, że przeciwników i tak ma szansę kiwnąć. Skandynawska jest dobra, można zagrać raz. Ja bym generalnie skandynawskiej nie grywał, ponieważ można bardzo dobrze przygotować. A propos, napisałem kiedyś artykuł do New Inchesu o obronie skandynawskiej, już nie pamiętam, dawno, dawno. New Inches, taki holenderski periodyk, odpowiednik szachowego informatora. Na podstawie chyba 5 partii Małgorzaty Wize, doskonałej polskiej szachistki, mistrzyni polskiej, olimpijki. Także mi się zdarzyło coś takiego. Gdzie ten koń idzie? Tu? Nie. G6? Nie. Nie daje piona. Szczególnie jak się ogląda partie Carlsena grane na Chess.comie w tych meczach. On tam dostawał gorsze pozycje, po czym ich ogrywał strategicznie, taktycznie, no na najróżniejszy sposób. Gram przedostatnią partię, przykro mi bardzo, że więcej nie zagram. Wieża AC8. Wycofam hetman. Nie mogę hetmana wycofać. O! Wieża C5 nie dam. Także mówię, że niestety muszę kończyć po tej partii. Chcę zamatować czarnego hetmana. Tu chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś chce, ojej, źle chyba przyszedłem, bo mi się hetman zaplącza, może nie. Przepraszam, jeżeli ktoś chce więcej podyskutować, jest taki półmartwe forum szachowe moje, można je znaleźć. F6 przeżyje. Można znaleźć i tam można zalogować się i zadać mi pytania, ja tam odpowiem. Czasami na pytania pod... o! Proszę, jak się skompromitowałem. Na szczęście wisi goniec. Na pytania pod filmami jest mi ciężko odpowiadać, kiedy odpowiedź wymaga dłuższego tekstu. Ja nie umiem zdawkowo odpowiadać. Czasami odpowiadam zdawkowo, jak ktoś pyta mnie, czemu Alechin, a nie Jusupow. Szach.
Więc jest takie forum, podam do niego łączyk, tam może, ono jest takie półmartwe, ale ja tam mogę odpowiadać. Jeszcze nie jestem zdrowy, przepraszam. No to spróbuję. Nie. Przepraszam. Tu. Linii nie oddaję. Skoczek to groźna figura, może dać mata i cisza. I wszyscy zamilkli. Raz, dwa, trzy. Trzy. Piona D5 nie biorę. I tak postawię wieżę na C5. Wymieniam hetmany. Ja spróbuję za ty... W piątek gramy turniej. W piątek tłumaczyłem, czemu gramy na towarzysko. Za tydzień w poniedziałek znowu spróbuję. Ja nie obiecuję tych poniedziałków, ale wszystko na to wskazuje, że co poniedziałek możemy się spotkać. Nie wiem, czy to ciekawe dla Państwa jest, czy nie. Wieża C1. Tu pewnie będzie mi chciał przeciwnik zaraz krzywdzić. A nie, nie. No to taką końcówkę to wygram z wieżą na otwartej linii. Z wieżą na otwartej linii wygram. I przepraszam, jak mówię długo. Nikt nic nie pisze. A u mnie raz, dwa, dwie sekundy. No gramy w piątki na serwerze Lichess. Jest informacja pod wideo. Z komentarzami. Niektórzy grają, niektórzy nie grają. Nie ma obowiązku grać. Oj, przepraszam, coś mnie... Można na forum, tylko tam mniej jest do pisania. Polecam forum piotrkaczorowski.pl, tam takie coś. Trzeba podciągnąć króla. W piątek o 19 gramy. 23 lutego będziemy grali o 20. Nie, o 18 już nie będziemy grali. Będziemy grali o 19, a 23 lutego o 20. Tu idę na pioneczka. Tu podciągam króla. I tak sobie gramy 3 godzinki. Radośnie. Raz wygrywamy, raz przegrywamy. Dzisiaj mam tak dobry dzień. Powinienem grać na ranking. Nabiłbym sobie 13 punktów. Dziękuję bardzo za grę.